Darek, dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przychodzę do Was z ulubieńcami. Ja wiem, że nagrywałam Wam ostatnio już ulubieńców ostatnich miesięcy, ale sporo z Was pyta mnie, Aga, a jakich masz ulubieńców, co używałaś tak ostatnio, przyznajmy na to miesiąc, a że skończył się lipiec, sierpień, czyli okres wakacji mamy za sobą, no to ja przygotowałam dla Was ulubieńców właśnie tych dwóch miesięcy, czyli lipiec, sierpień. Pokażę Wam produkty, które najczęściej są przeze mnie, są i pewnie będą przeze mnie używane. Produkty, do których bym wracała, będę wracała lub do których po prostu powróciłam. Także jak jesteście ciekawi, jacy są ulubieńcy moi, dajmy na to lipca, sierpnia, tych dwóch miesięcy ostatnich, to oczywiście zapraszam do oglądania. Zostańcie ze mną. Jeżeli ktoś by pytał, to jeżeli chodzi o makijaż, na oczach moich gości Nabla. To jest, ja przypuszczam, to jest podróbka. Także podróbka dość dobrze wykonana Nabli. I to jest ta paletka Dreaming. Na ustach mam konturówkę z Eveline w kolorku 18. Tak ona wygląda, nazywa się Light Plum. I na to mam naniesiony tenże produkt, czyli to jest Sleek Matte Me Metallic w kolorku, słuchajcie, Metallized Rose 1168, a na to jeszcze mam naniesiony olejek. Także to właśnie wszystko razem łącząc daje taki efekt fajnie błyszczących ust. I teraz możemy przejść do rzeczy. Więc jeżeli chodzi o moich ulubieńców, jest ich znowu tutaj trochę, bo bardzo ciężko było mi się określić i zdecydować, słuchajcie, co ja Wam mam pokazać, bo naprawdę jest tego troszeczkę. Zacznijmy może tak całkowicie po kolei, może właśnie od ust, tak tylko patrzę, czy tutaj mam wszystkie produkty. Tu koło siebie mam teraz produkty, które najczęściej były przeze mnie używane. No i już lecimy. Produkty z NYXa. To są kolorowe Butter Glossy. Te dwa kolory, jeżeli miałam coś w tych odcieniach, to były to właśnie dokładnie te produkty, także NYX. Tutaj górował Butter Gloss i ja mam w kolorku 03 oraz 009. Także te dwa produkty. Kolejnym produktem zdękowanym prawie już jest Qui Best Volume Lip Extreme. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o volume, to absolutnie niekoniecznie to działa, po prostu optycznie gdzieś tam powiększa, gdyż sprawia wrażenie, słuchajcie, sprawia to wrażenie po prostu takich błyszczących, a przez to, że są błyszczące, to ciut jakby uwypuklonych ust. I teraz jak właśnie do Was mówię, to właśnie sobie przypomniałam, że brakuje mi tu jednego produktu. Mam nawet tutaj dwa produkty, słuchajcie, moje ulubione. Nie, jeszcze nie, jeszcze go tu nie mam. To ja nie wiem, gdzie go mam. Kolejna rzecz, czyli wszelkiego rodzaju olejki. Znowu NYX, to jest olejek This Is Everything. Kolejny produkt do ust. Dalej Lip Lover. Często można dostać te produkty, słuchajcie, na promocyjnych cenach, czy w promocyjnych cenach w TK Maxie. Ja widziałam już ostatnio tutaj chyba z 4 kolory. Także naprawdę polecam 314 Lip Lover od Lancome. Polecam ten produkt, bardzo ładnie się prezentuje na ustach. Oczywiście przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu czy koloru na usta, to preferuję Eveline Cosmetics. Jest to hialuronowy wypełniacz ust, to jest to, co używam z peelingiem. Nie wiem, gdzie mam ten peeling, więc po prostu używam tylko i wyłącznie tego produktu. Dalej Yves Saint Laurent, ten produkt wczoraj, przedwczoraj miałam go na ustach. Bardzo naturalnie wyglądający, jest to kolorek 11, tak jak mówię, Yves Saint Laurent. I to była wersja Tatouage Couture Matte Stay. Także taki oto produkt, bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. I ostatnia rzecz do ust, to znaczy przedostatnia, ponieważ tej jednej właśnie nie mam. Ja nie wiem, gdzie ja go musiałam wrzucić, ale to był produkt, to był produkt z Kiko. Spróbuję tutaj się dogrzebać, bo ja zamawiałam, kupiłam sobie dwa. I to był dokładnie z tej takiej serii, w takim opakowaniu, ale numerek 501. Więc Kiko 501 i to był ten coś tam Stylo, Jelly Stylo, coś takiego. Bardzo, bardzo fajny produkt, także muszę go po prostu odnaleźć. Rzecz kolejna, Yves Saint Laurent, znowu te olejki, również można dostać je w TK Maxie bardzo często. Ja tutaj nie pamiętam, jaki mam kolor, bo nie widzę nigdzie jakby opisu, jest tylko jakiś numerek dość długi, także jest to Volupty Tint Oil.
Proszę bardzo, taki produkt. Mam go dzisiaj na ustach. Więc to odnośnie ust, myślę, że to jest naprawdę bardzo dużo produktów. Jeżeli chodzi o pielęgnację, no to cały czas używam krem albo z Jandy, albo właśnie ten z tego Biotanic, taki krem przeciwzmarszczkowy. Tu akurat mam Anti Wrinkle Lifting Eye Cream, krem pod oczy, bardzo się z nim polubiłam i jego używam, oraz kremu z Evelina, ten taki z kawiorem. Także to odnośnie pielęgnacji. No i po raz kolejny muszę się powtórzyć, Pixie H2O Skin Drink Pure Hydration Gel. Ja już o tym żelu mówiłam, więc nie będę się powtarzać, polecam Wam go bardzo gorąco. Teraz przeszłam na nową pielęgnację, to chyba było z czego ta pielęgnacja? Na coś chyba. Nie chcę teraz nic mówić, ale mam krem pod oczy i mam krem na dzień, zobaczymy jak się spiszą, takie energetyzujące, one mi przypominają ten krem z pomarańczowy ginseng, czy coś takiego. Nie mogę sobie przypomnieć, ale to był bardzo fajny, energetyzujący taki krem z... on był z... w składniku miał kawę, czyli kofeinę, także pobudzający super krem i to jest mniej więcej coś podobnego, ale dopiero Wam o tym powiem, jak trochę postosuję, bo tak jak mówię, stosuję go dopiero chyba trzeci dzień. Także dajmy mu jeszcze trochę czasu. Jeżeli chodzi o rzęsy, słuchajcie, to mam tutaj też kilku ulubieńców. Są to tusze, które, po które najczęściej jakby sięgałam. Jako pierwszy muszę tutaj chyba jednak teraz powiedzieć o tym Unlimited Mascara od L'Oreal. Bardzo się z nią polubiłam. Nie wiem, po co zrobili taką beczułkową, dużą pojemność, bo w torebce jednak no niezbyt. Jako ozdoba na toaletce tak, ale do torebki mało praktyczny. Natomiast bardzo fajny tusz. Ja Wam go bardzo gorąco i serdecznie polecam. Szczoteczka jest oczywiście silikonowa. Tak ona wygląda, taka szczoteczka, bardzo dobry, bardzo fajny tusz, bardzo fajnie wydłuża oraz zagęszcza rzęsy. Polecam serdecznie. Kolejny tusz to oczywiście nie mogło zabraknąć Benefit Bad Girl Bank. Również nie muszę się rozwodzić, ponieważ o tym tuszu już bardzo dużo mówiłam. Wystarczy, że poczytacie sobie po prostu jakiekolwiek opinie, recenzje. Ja Wam go bardzo gorąco polecam. Również fajna szczoteczka, nie nakłada dużo produktu. Dość długa, bardzo precyzyjna, zakończona, tak zwężona na końcu, przez co fajnie, precyzyjnie możemy sobie tutaj dojechać w kącik oka. Polecam bardzo gorąco, bardzo lubię ten tusz. No i tutaj mam trzy tusze, po które również sięgałam. Najczęściej Roller Lash z Benefit. Ja już Wam też polecałam go wraz z tym Bad Girl Bangiem. Także to są dwa takie super ekstra tusze, jeżeli chodzi o markę Benefit. Tutaj mamy... z kolei moich dwóch ulubieńców z marki Eveline. Jeden to jest Mega Size Lashes, a drugi Volumix Fiber Last. To są dwa ulubione moje tusze z tejże marki. Także Wam je polecałam, polecam i polecać będę. Bardzo, bardzo niedrogie, a bardzo fajne tusze. Także będziecie zadowolone. Pięknie podkręcają, pięknie wydłużają, rozdzielają, rozczesują i pogrubiają. Także ja uwielbiam efekt po tych maskarach. Ale i kolejny produkt to muszę powiedzieć o znowu NYXie. Jest to Glitter Primer. Jest to baza po prostu pod cienie, takie połyskujące, foliowe, niefoliowe, jakieś glitterowe, to jak najbardziej na tej bazie będą trzymać się idealnie. Polecam serdecznie duochromowe, tak jak mamy tutaj w tym przypadku na przykład tenże cień. Uwierzcie mi, z tą bazą ten cień będzie prezentować się fantastycznie. Przepięknie ta baza podkreśla, wybija jakby kolor z cienia. Także super ekstra, świetna rzecz. Teraz właśnie, jeżeli już mówimy o bazie pod cienie, to powiedzmy też o cieniach. Jeżeli chodzi o paletki, to najczęściej używane przeze mnie to Revolution Sofix, jak już wiecie, oraz często też sięgałam po I Heart Revolution Dragon's Heart. Dlaczego? Dlatego, że ja uwielbiam tą kolorystykę, te barwy, one mi tutaj odpowiadają w 100%. To są dokładnie te takie ciepłe odcienie bordo, róż, brąz i beż. Jak i zarówno w tej paletce, również ta sama historia. Tutaj mamy te złote, brązy,
ten właśnie cień przy użyciu dokładnie tamtej bazy naprawdę spisuje się super. Także to są moje ulubione i najczęściej używane przeze mnie paletki poprzednich dwóch miesięcy. Także Sofix Revolution to jest ta Extra Spice. No i właśnie Dragon's Heart od I Heart Revolution. Także jak widzimy, Revolution naprawdę zwojowała moją toaletkę. Bardzo lubię się z tymi produktami. Teraz jeżeli chodzi o, słuchajcie, rozświetlacze, mam tutaj ze sobą dwa produkty i oczywiście nie mogłoby zabraknąć Smashboxowej tutaj mojej takiej wisienki na torcie, czyli Smashbox plus Vlada, ten piękny, cudowny rozświetlacz. Bardzo często miałam go właśnie na policzkach, na moich szczytach kości policzkowych. Cudowny, piękny. Nie mam co się tutaj rozpowiadać. Tak on wygląda. Przepięknie się mieni. Przepiękna tafla. Nie wiem dlaczego sporo dziewczyn pisało i o nim mówiło, że on ma drobinki. Zobaczcie, mój kompletnie jest pozbawiony drobinek. Ja nie wiem, czy dwie jakieś wersje wyszły tego rozświetlacza, czy jak, ale ja tutaj nie mam problemu z drobinkami. Absolutnie przepiękna tafla, połyskująca tak na delikatny, taki metalowy, różowy kolor. Rose Mantic Petal Metal Highlighter. Cudowny, po prostu cudowny. Także to jest rzecz kolejna, czyli rozświetlacz. No i nie mogę zabraknąć Pixie by Petra, to jest moje trio. Trio rozświetlaczy, ja Wam już mówiłam, że najczęściej jakie używam, to jest miks tego jasnego z tym złotym i atakujemy łuk Kupidyna. Także to jest coś po prostu fantastycznego, co przepięknie podkreśli i uwypukli nam delikatnie powiększy usta. Jak widzicie, sprawdza się w 100%. Polecam, polecam bardzo gorąco, serdecznie, zwłaszcza gdzieś w TK Maxie za pół ceny. Pixie, paletka rozświetlaczy Luminizing Lovelies. Polecam, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Także te rozświetlacze. Dwa produkty mam do brwi, więc szybciutko o nich, nie będę się rozgadywać, bo nie ma o czym. Po prostu Eveline All in One. Professional, to są te cienie do brwi, zestaw do makijażu i stylizacji brwi 02, i jak i zarówno Essence, ja nie pamiętam teraz tylko tutaj jakiegoś numerka, nic z tych rzeczy, ale właśnie te dwa produkty do moich brwi, jak najbardziej dzisiaj dokładnie na brwiach mam właśnie ten produkt. Także to by były brwi. Okej, okay, teraz słuchajcie, skończyliśmy ten już temat, przejdźmy teraz może do podkładów. Jeżeli chodzi o podkłady, mam dwa podkłady, w sumie łącznie mam trzy, ale to raczej w ilości, a jeżeli chodzi ogólnie o podkład, to polecam z czystym sumieniem, znowu to samo, ale nudy, powiem Wam, nudni ulubieńcy. Eveline Cosmetics Liquid Control, najlepszy podkład. Oraz podkład z Revolution, to jest ten, który mam dzisiaj na twarzy. Także możecie zobaczyć, jakie on ma wykończenie. Ja uważam, że jest fantastyczny. Przypodrowuję tylko tutaj po prostu okolice koło oczu. Nawet nie tyle, co tutaj jakby od zewnętrznego kącika, tylko bardziej tutaj, znaczy nie od wewnątrz, tylko od zewnątrz właśnie. Także Revolution, ja mam F8, F10, mieszam je ze sobą. I aplikuję gąbeczką, gąbeczką z Nancy, więc to i podkład Eveline Liquid Control HD 040 Liquid, to już mówiłam, Warm Beige, ja mam kolorek, idealny odcień dla mnie, nie trzeba rozjaśniać ani przyciemniać, fantastyczny podkład, lekki, lekko kryjący, krycie możemy sobie budować do średniego, super, po prostu uwielbiam jego wykończenie. Więc to, jeżeli chodzi o bronzer jeszcze i rozjaśniacz, to nie mogłoby zabraknąć mojego tutaj zdękowanego prawie duo sticka z Maybelline, który uwielbiam, jest to Master Contour i ja miałam w odcieniu Medium 02, uwielbiam ten produkt. Teraz przejdźmy może jeszcze tak trochę tu pielęgnacyjnie. Woda micelarna, o tej nie muszę nic mówić, ale o tej wspomnę, gdyż jest ona godna uwagi. Nivea, ta woda micelarna 0% waterproof, bardzo, bardzo delikatny płyn micelarny, uwielbiam, zmywa wszystko. Naprawdę ja nie używam wodoodpornych tuszów, więc tu mi się ciężko wypowiedzieć, ale pomadki, cienie, wszystko pięknie po tym schodziło. Jak widzicie,
Denko i będę chciała zakupić nowy. Zakupiłam ostatnio dokładnie ten, bo tego nie było. Ale jak tylko znajdę gdzieś stacjonarnie ten, na 1000% zakupię, bo bardzo fajnie zmywał, bardzo jest delikatnym płynem i polecam Wam bardzo gorąco. Także to, pielęgnacja, to oczywiście Sanctuary Spa Long Lasting Moisture i to jest coś, co używam po kąpieli, olejek z Sanctuary, uwielbiam, ja go kupiłam w TK Maxie za chyba 3-4 funty z 7 czy z 8. Także to, gadżet, czyli te Jade, chyba się nazywało, roller, taki do twarzy, uwielbiam rano, zwłaszcza jak jest taka zmęczona okolica pod oczami, porolować sobie, słuchajcie, tutaj dosłownie od wewnątrz do zewnątrz, jak i zarówno trochę czoło, troszeczkę policzki, trochę brodę, trochę dekolt. Fantastyczna rzecz, świetnie pobudza do działania nie tylko nas, ale i naszą skórę. Także bardzo, bardzo fajny gadżet. Powiem Wam, że dzisiaj nie wyobrażam sobie, bym go nie miała. Czegoś by mi gdzieś tam brakowało. Świetnie odświeża mi, powiem Wam, okolice pod oczami. Tyle mogę na razie powiedzieć. Jeżeli chodzi o jakieś większe tutaj jakieś zagadki typu zmarszczki, nie zmarszczki, nie wypowiem się na pewno. Ale jeżeli chodzi o pobudzenie skóry do działania i takie spowodowanie, że okolica pod oczami jest mniej zmęczona, wygląda na mniej zmęczoną, to naprawdę działa. Także ten Jade Facial Roller oraz, moi kochani, trzy zapachy i tym właśnie zakańczamy ulubieńców. Trzy zapachy, cały czas te same. Swan, czyli Kenzo Jungle, to jest mój ukochany zapach. Nie wiem, jaka by tu miała być kolejność, bo wszystkie je kocham. Marc Jacobs Decadence, czyli to, co dostałam od Łukasza, bo mój się już skończył. Przepiękny, cudowny i właśnie dzisiaj do mnie nawet mówi zapach. Ja go kocham, po prostu kocham, ubóstwiam i polecam Wam bardzo gorąco i serdecznie. Już by mi spadło. Także ta słynna torebeczka Marc Jacobs Decadence. Oraz trzeci zapach, na pewno już wiecie. Ta-da! Carolina Herrera, czyli słynna szpileczka, słynny bucik. Mi już się oba kończą i ten, i w podróbce. Także Carolina Herrera, Good Girl, bardzo, bardzo piękna nuta zapachowa. Myślę, że chyba dla każdej kobiety. Także tym optymistycznym akcentem zakończam już nagrywanie. Ja za chwilę spadam, jedziemy załatwiać dalej sprawy. Czekam właśnie, Krzysio za chwilę mnie zgarnia. I będziemy spadać. Także dziękuję Wam za chwilę uwagi. Piszcie mi oczywiście koniecznie, jacy są Wasi ulubieńcy, zwłaszcza lipcowo-sierpniowi. Jak widzicie, nie dużo się u mnie dzieje, bo nie jest zbyt dużo nowości. Może w przyszłym miesiącu będą jakieś nowinki, bo jednak testowałam kilka rzeczy. Wiem, o czym zapomniałam, właśnie sobie przypomniałam. Jeżeli chodzi oczywiście o paletkę do ocieplania i konturowania, to Decali Contour oczywiście ze Smashboxa nie powinno też tu tego zabraknąć, ale widzicie, właśnie miałam go przed chwilą używanego do makijażu i po prostu zapomniałam. Także zdecydowanie jeszcze dorzucam smashboxową paletkę do ocieplania i do konturowania Decali Contour. Cudowna, cudowna, polecam z czystym sumieniem. Dziękuję bardzo, trzymajcie się cieplutko, piszcie w komentarzach, jacy są Wasi ulubieńcy i jakie są Wasze ulubione produkty. No i oczywiście możecie mi tutaj jakby też odpowiedzieć na pytanie, co z tych produktów, które ja wymieniłam, macie, lubicie, czy powielacie moje zdanie, czy macie na ich temat odmienne? Piszcie śmiało, z chęcią poznam Wasze opinie. Te wszystkie tutaj widoki, jakie Wam tutaj przelatują, to są to przejeżdżające auta, bo strasznie blisko u głównej ulicy mieszkamy. Także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i serdecznie. No i co? I słyszymy się całkiem, całkiem niebawem. Jeżeli byście pytali o tą bluzeczkę piękną, to była ona z chyba Shein. Tak, chyba z Shein. Także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Bajo!